Zabiegi autologiczne są to zabiegi, w których pozyskujemy krew od pacjenta. Tą krew następnie umieszczamy w wirówce. Wirujemy frakcję osocza, bądź frakcję fibryny, bądź mieszaną frakcję, a następnie podajemy te preparaty uzyskane ponownie pacjentowi w wybrane obszary. Może to być okolica oka, cała twarz, szyja, dekolt, a tak naprawdę każdy obszar ciała. Takie zabiegi cieszą się bardzo dużą popularnością, na przykład w leczeniu również łysienia. W szczególności mówię tutaj o fibrynie. Zabiegi autologiczne są przede wszystkim bardzo bezpieczne. Są jednymi z najbezpieczniejszych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Dedykowane są, można było powiedzieć, każdemu chętnemu po prawidłowej kwalifikacji pacjenta. Ja bardzo lubię wykonywać osocze czy fibrynę pacjentce, który trafia do mnie po raz pierwszy. Pacjenci, którzy nie mieli wcześniej styczności z medycyną estetyczną, jako pierwszy zabieg, aby zobaczyć, z czym to się w ogóle je. Zabiegi pięknie skórę nawilżają, rozświetlają, dedykowane są również dla osób, które mają silne podłoże alergiczne, osoby, które są uczulone na różne preparaty. Tutaj pozyskując krew pacjenta i podając ją ponownie, zabieg jest maksymalnie bezpieczny. Oczywiście mamy pewne przeciwwskazania do tego zabiegu, natomiast dogłębny wywiad z pacjentem pozwoli nam je wyeliminować. Głównym wskazaniem jest wskazanie czysto anti-aging, czyli zapobieganie procesom starzenia, możliwe cofnięcie również tych procesów starzenia, czyli działamy tutaj na zmarszczki, na rozświetlenie skóry, aby skóra uzyskała taki glow, piękne nawilżenie. Warto również zaznaczyć, że preparaty pozyskiwane z krwi własnej pacjenta są naturalnymi stymulatorami. Preparaty te zawierają czynniki wzrostu, stymulują naszą skórę w najbardziej naturalny sposób, co jest moim zdaniem fascynujące. Warto wspomnieć również o leczeniu łysienia. Świetnym preparatem jest fibryna bogatopłytkowa, która stymuluje wzrost włosów. Oczywiście nie we wszystkich typach łysienia. Po prawidłowej kwalifikacji jak najbardziej zabieg jest skuteczny. Takim wiekiem, którym myślę, że warto zacząć działać, jest wiek około 30-35 roku życia, ponieważ po 25 roku życia już te pierwsze procesy starzenia niestety się rozpoczynają. Mamy znaczną utratę kolagenu, nasz organizm spada w nim potencjał do produkcji kolagenu, więc ten 30 rok życia wydaje się takim optymalnym, żeby zgłosić się na pierwszą wizytę do lekarza medycyny estetycznej. W młodszym wieku, po 18 roku życia, raczej pacjentów odsyłam do kosmetologa. Pracujemy tu głównie ze skórą. Jeżeli mamy problemy na przykład z trądzikiem, czy również pierwsze drobne zmarszczki, czy cera jest ziemista, chcemy ją rozświetlić, raczej dedykuję tutaj wizytę u kosmetologa.